Witam was wszystkich serdecznie. Zagrajmy w Jones in the Fast Lane. Jest to gra, stara gra z 91 bodaj roku. Taki pierwowzór, swego rodzaju pierwowzór Simsów. A dlaczego pierwowzór Simsów? Dlatego, że tutaj również wcielamy się w takiego szarego obywatela, który rywalizuje z sąsiadem lub z sąsiadami, lub można też rywalizować w kilka osób na jednym komputerze, wykonując takie czynności, jakie wykonujemy w prawdziwym naszym życiu, czyli jedzenie, picie, choć nie ma tu chyba alkoholu, a może jest, ubieranie się odpowiednie, kształcenie, pracowanie, kupowanie artykułów gospodarstwa domowego, nawet jedzenia dla psa. Jest tu skup złomu, bank, fabryka, sklepy, jest wszystko to, co mamy naprawdę w prawdziwym życiu. Więc dlatego pozwoliłem sobie nazwać tę grę pierwowzorem Simsów. Startujmy. Na ilu graczy? No jestem tutaj jeden, więc jeden gracz. Wybierzmy tego starszego pana, mam doświadczenie w grze, w wprowadzeniu właśnie jego. Jak widzieliśmy, mamy cztery osoby do wyboru, dwie kobiety, dwóch mężczyzn, więc parytety są zachowane. Również wiek, dwie osoby starsze, troszkę dwie młodsze. I tutaj ustalamy wskaźniki, które pozwolą zakończyć grę, czyli osiągnąć cel. Tak, ustalmy sobie 50%, czyli tak jak teraz jest, tu możemy manewrować tymi wskaźnikami. To jest nasz stan finansowy, to jest zadowolenie z życia, to jest poziom wykształcenia, a to jest kariera zawodowa. Więc 200 punktów po 50 w każdym. I tu wybieramy, czy chcemy rywalizować z Jonesem. Oczywiście, że tak. Ma być łatwo. Gramy fair. Czy? Idziemy pod górkę. Gramy fair. Nie jestem mistrzem tej gry. Tak wylosowało panu Jonesowi, więc będzie miał problem z osiągnięciem kariery zawodowej. Natomiast łatwo. Łatwo powinien osiągnąć odpowiedni poziom wykształcenia, zadowolenia z życia. Poziom finansowy taki jak my. O, i tutaj w goals jest procent. Ile procent wskaźników, czyli normy, wyrobiliśmy? Jak na razie po zero, bo dopiero zaczynamy grę. Tu jest week one, czyli pierwszy tydzień. Każda kolejka to jest jeden tydzień. Zacznijmy od pożywienia się. Frytki za 68 dolarów. Może teraz spróbujmy znaleźć pracę. To jest właśnie miejsce, Employment Office, gdzie możemy szukać pracy. Dostaliśmy za 5 dolarów. W McDonaldzie, to będę w uproszczeniu nazywał McDonald, też ma M-kę. Monolith Burgers to się nazywa, ale lepiej brzmi McDonald, prawda? Zapłaćmy wpisowe do szkoły, Trade School, 52 dolary. Dobra, na razie 6 klas, bo musimy troszkę zarobić na życie, bo co 4 tygodnie musimy opłacać czynsz. Więc popracujmy 2 godzinki. No tak w skrócie mówię godzinki, 2 jednostki czasu, bo to jest tydzień, a nie dzień. A to nasz rywal, zobaczmy, on od razu skierował się w poszukiwaniu pracy, dostał to samo stanowisko co my. Jak widać, dla niego od razu pieniążki są najważniejsze. Zobaczycie, że nie zje, tylko zacznie pracować i dopiero później skusi się na posiłek. O tak, dokładnie. No, rywalizacja będzie ciekawa i myślę wyrównana. Mam taką nadzieję. Ostatnio przegrałem, dostałem straszne baty od Jonesa. O, tu jest Oh, what a weekend. I jest napisane, co robiliśmy w weekend. One of your feelings came loose this weekend. Coś zginęło. It's a good thing you are handy with a soldering iron. Jakieś tam głupotki małe. 15 dolarów nam zmarnotrawiły. Zjemy frytki i pracujmy do końca dnia. Mamy 447 dolarów. Jesteśmy już nieźle zarobieni. A co zrobi nasz rywal?
na ceny spadają, widzimy. Więc taka lekka deflacja. Zjadł hamburgera, proszę, proszę. Co za luksusy. Co teraz zrobi? Od razu w poszukiwaniu lepszej pracy się udał. Dostał posadkę asystenta menadżera w McDonaldzie. Zupełnie tego nie rozumiem, nawet nie zaczął szkoły żadnej. Teraz zaczyna. 46 dolarów zapłacił wpisowego. College. 15 dolarów. Zmarnotrawiliśmy w weekend. 60 dolarów za frytki. Pewnie. Na razie nie mamy na tyle pieniędzy, żebyśmy pozwalali sobie na jakieś lepsze pożywienie, lepsze posiłki. Skończyliśmy trade school. Zapłaćmy jeszcze wpisowe. Ale nie możemy skończyć żadnej klasy, już nie ma na to czasu. Zobaczymy, co zrobi nasz rywal. Pracować pewnie, tak. O, znów ceny się podniosły. To znaczy, że i płace są pewnie wyższe. Teraz do szkoły. Ale nie zdąży skończyć jeszcze college'u, junior college. Nasza kolej. O, trzeba zapłacić czynsz za mieszkanie. Zróbmy to. I kupmy frytki, troszkę popracujmy. Spróbujmy może znaleźć sobie lepszą pracę, być może będzie to możliwe. Black Market za 7. Nie. Dobra, na razie nic z tego, więc może zacznijmy college. Dwie klasy. Na razie wystarczy. I pora pooglądać poczynania naszego rywala. Co zrobi pan Jones? Na razie czynsz musi zapłacić. Zrobił to. Oj. Chyba podrożały znowu wszystko, ceny się podniosły. Znowu 68 dolarów frytki, tak? Inflacja. No proszę. Hamburger. Pracuj, pracuj, a garb ci wyrośnie. O, skończy college. No brawa dla tego pana. Nie możemy być od niego gorsi. To pod względem wykształcenia. Kupmy frytki, troszkę popracujmy. A teraz załatwmy sprawę koleżu. 7 klas w 1 tydzień. Och, coraz wyższe ceny. Coraz wyższe ceny. Trzeba to wykorzystać i szybko znaleźć lepszą pracę. Bo później jak będzie deflacja, to jej płace spadną. Więc trzeba się pospieszyć. O, właśnie nasz rywal to robi. Wykorzystał sytuację i dostał podwyżkę. Tak na razie rywalizacja między nami jest wyrównana, jak sądzę. Oj, 75 dolarów. No nie jest wyrównana. My 23, on 35. Proszę bardzo. Oj, potrzebujemy nowych ubrań. Oj, 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 oj. Ojej. Ale nie kupimy ubrań i zobaczycie, co się stanie. Skończmy najpierw college. Zapłaćmy od razu wpisowe 50 dolarów zdzierstwo. I spróbujmy znaleźć lepszą pracę. Może po college'u.
Brawo, w Black's Markecie nas przyjęli za 8 dolarów za godzinę. Więc spieszmy do Black's Marketu. Kupmy losy na loterii, proszę. 10 losów, gazetkę. I popracujmy jeszcze. Troszkę, 231 dolarów, ale nie mamy ubrania i zobaczycie, jak prezentujemy się w negliżu. Oto nasz rywal, on również potrzebuje ubrania. Frytki, 68 dolarów. Dobrze, że u nas nie ma takich cen frytek. Jakie ubrania kupi? Najtańsze, prawda? No jak? Pewnie. My to od razu kupimy te lepsze. Co, podwyżkę chce? Menadżerem? Został menadżerem McDonalda. Wystarczy mu Junior College, żeby go tam przyjęli. No niestety, taki jest poziom wykształcenia w tej chwili, że po zwykłym takim Junior College przyjmują go na menadżera McDonalda. O! Zaskoczył mnie, że chce jakąś szkołę kończyć kolejną, czy zacząć właściwie na razie. Business Administration prawdopodobnie to jest, bo nie autobusowa, biznesowa. I jak tam jest w Goals? Ach, podgoniliśmy go. Nieźle z naszą karierą zawodową. Jest. O, proszę, jesteśmy w beczce. Nie. Zrobimy inaczej, bo nie wiem, czy mi starczy. Starczyło. No, troszkę zmarnotrawiliśmy czasu, nieważne, ale mamy już godny wygląd, godny ubiór. No i pracować, ponieważ będzie trzeba zapłacić czynsz za mieszkanie. Losy na loterii oczywiście i gazetka. To samo, co w ubiegłym tygodniu. 461, proszę bardzo. Znów jesteśmy nieźle zarobieni. Nasz rywal pracuje w pocie czoła, zarabia pieniążki, je frytki. I frytki do tego. Co jeszcze wymyśli? Pracuje, ta. Też chce zapłacić czynsz. No, nauka. Chłonie wiedzę całym sobą. Czas na nas. Zapłaćmy czynsz. Oto nasze mieszkanie. Jak widzicie, nie mamy luksusów. Teraz pora się najeść dosyta frytkami, napchać. I czas na naukę. Pre-engineering. Ach, tym razem tydzień poświęciliśmy nauce. 8 klas za jednym zamachem. Ach, nasz rywal musi zapłacić czynsz. Pochłonie to znaczną część jego finansów. 325 dolarów, zostało mu jedynie 268 dolarów. Co teraz zrobi? Odwiedził McDonalda, w którym zresztą pracuje. I pracuje, i je hamburgera. I pracuje. Idzie do szkoły, gdzie kształci się. Kończy 3 klasy administracji biznesowej. Graliśmy w turnieju ping-ponga w weekend, więc no, spędziliśmy czas pożytecznie. Chyba się zgodzicie. Gazetka. Prezydent zjadł brokuły i żyje. Dobre. Pracujemy. Dobra. Wystarczy tej pracy. Frytki. Szkoła. Ach, odwiedźmy jeszcze biuro pracy. Może nas zatrudnią.
na butchera. Zatrudnili nas, brawo. 10 dolców. O, w tej chwili prowadzimy, ale kolejkę... O, już kariera zawodowa na dobrym poziomie.